studio telewizyjne w Polsce.pl. Dalszy ciąg naszej popołudniowej audycji, zgodnie z tym, co mówiłem przed przerwą. W naszym studiu Barbara Piwnik, pani sędzia, była minister sprawiedliwości, była prokurator generalna. Pani sędzio, gorący czas, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no bo duże zmiany idą, duże zmiany następują, już wchodzą w życie. Zapytam najpierw o Krajową Radę Sądownictwa. Tam no, szykuje się reset, jeśli chodzi o 15 sędziów, którzy są członkami tej instytucji. Jak pani ocenia w ogóle pomysł na to, żeby no, nie dać dokończyć tym sędziom kadencji mimo wszystko, żeby te kadencje skrócić? Staram się nie podawać publicznie swoich ocen konstytucyjności bądź niekonstytucyjności rozwiązań. Sędzia rzeczywiście może takich ocen dokonywać, ale uważam zawsze, że może to się dziać w określonej sprawie, na gruncie jakiegoś orzeczenia, decyzji, którą musi w efekcie podjąć w sprawie. Natomiast uważam, że nie mam tytułu do takiego publicznego ferowania ocen co do konstytucyjności, zwłaszcza jak słyszę konstytucyjności ustawy, to chciałabym usłyszeć ewentualnie, które przepisy, prawda, które rozwiązanie mogą być w ten sposób kwestionowane przez kogoś, kto o tym mówi. Także staram się także w tym czasie teraz skupiać nad tymi rozwiązaniami, które są, stały się obowiązującym prawem. No i zastanawiam się też, jak każdy sędzia we własnym sumieniu, troszkę oceniając wtedy też konstytucyjność, ma podejmować decyzję dotyczącą swojego ewentualnego uczestnictwa. O to uczestnictwo dopytam, ale to skoro nie o konstytucyjność tych pomysłów, to o po prostu taką publiczną ocenę chciałbym zapytać, o taką, jeśli chodzi o życie publiczne, jeśli chodzi o funkcjonowanie płynności instytucji. Ja uważam, ale to jest mój pogląd, jak ja to mawiam, zgłaszam zdanie odrębne, uważam, że sędziowie powinni właśnie, podejmując we własnym sumieniu indywidualne decyzje, jednak postępować tak, żeby obywatel nie miał poczucia, że jak gdyby ten gmach zwany wymiarem sprawiedliwości się zawala i ich sprawy nie będą należycie bez jakichś dodatkowych trudności rozpoznawane. KRS jest to ważny organ w funkcjonowaniu państwa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, natomiast to nie jest ta codzienność sądowa, a więc także sędziowie, podejmując w tym zakresie decyzje, powinni przede wszystkim mieć na względzie to, jak obywatel czuje się w państwie, mając na uwadze swoją własną sprawę. Dopytuję o to wszystko także dlatego, że no nie było chyba autorytetu prawniczego, który w ostatnich tygodniach, miesiącach wyraziłby krytyczną opinię, nie wyraziłby krytycznej opinii o tych zmianach. Wiem i dlatego ja określam, że zgłaszam zdanie odrębne, bo uważam, że każda dyskusja, a jeśli dotyczy jeszcze tak ważnych społecznie spraw, powinna odbywać się przede wszystkim spokojnie. Powinien to być ewentualnie spór na argumenty, a nie powinny dominować emocje. A ja myślę, że także może część moich kolegów, chodzi mi o środowisko, jak troszkę emocje opadną, to także przyglądając się ustawie, znajdzie tam takie rozwiązania, które, to jest znów moje zdanie odrębne, mogą wręcz dawać siłę działaniom sądów i sędziów, także działających tych wypełniających obowiązki w Krajowej Radzie. To ciekawe, bo mam wrażenie, że tych emocji nam nie brakuje w ostatnim czasie i nie zabraknie jeszcze. Mam na myśli choćby wypowiedź rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Waldemara Żurka, no, który powiedział wprost, ci sędziowie, którzy wejdą w skład nowej KRS, którzy zdecydują się kandydować choćby do nowej KRS, mogą liczyć się w przyszłości z konsekwencjami, włącznie z pozbawieniem statusu sędziego, włącznie z pozbawieniem emerytury. No to jest duża presja wywierana na dzisiejszych sędziach. I ja to tego rodzaju wypowiedzi właśnie składam na karb tych emocji, które mam nadzieję, że z czasem opadną. Bo proszę zauważyć, że między innymi w tej nowej ustawie jest raz zapis dotyczący tej informacji o sędziach, którzy będą kandydować do KRS, i tam takie mam wrażenie, kładzie się nacisk głównie na dorobek, na taką jasną sytuację zawodową sędziego, także w tym odbiorze społecznym. Jeżeli jest przepis mówiący o możliwości przekazu w internecie z posiedzeń Krajowej Rady
Rady Sądownictwa, to także obywatel, który jest zainteresowany, media, będzie miał możliwość, oczywiście, i państwo będziecie mogli to przecież komentować następnie, ale nawet sam zainteresowany będzie mógł wysłuchać i przyjrzeć się zarówno postawom tych polityków, którzy wchodzą w skład, czy będą wchodzić, Krajowej Rady Sądownictwa, jak również postaw i obserwować postawy sędziów. I teraz proszę zauważyć, że jeżeli Krajowa Rada będzie zajmować się czymś niezwykle istotnym, to gdyby ktoś próbował jakieś, nazwijmy to, siły nieczyste oddziaływać, to obywatel ma natychmiast możliwość dokonania własnych ocen, kontroli, i czego wcześniej nie było, co może nie było tak wyraźnie wyartykułowane, jak jest teraz w ustawie. A więc to jest z kolei mój taki apel do apelujących, że można by zastanowić się, czy w ten sposób sędziowie, te grupy 25 osób uprawnionych zgodnie z ustawą do zgłoszenia kandydatur, nie powinni skupić się i znaleźć tych kandydatów niepokornych, doświadczonych, charyzmatycznych, znanych w swoich środowiskach, nie tylko zawodowych, ale mniejsze miejscowości mają to do siebie, że takiego sędziego znają także wszyscy obywatele, a więc na przykład takie osoby, które są bardzo dobrze postrzegane w tych choćby lokalnych społecznościach. No i może takich kandydatów niechby sędziowie zgłosili, będzie miał parlament trudny orzech do zgryzienia, żeby wybrać tych najlepszych przy równej stawce kandydatów. Namawia pani bardziej do konkurencji niż do bojkotowania tego głosowania. Ja, zastanawiając się nad przebiegiem także tej dyskusji, cały czas mam na uwadze to, jak obywatel postrzega to wszystko, co się dzieje wokół sądów, i ponieważ mnie zawsze najbliższe było orzekanie, kontakt z ludźmi, którzy przychodzą do sądu, to myślę sobie, jak obywatel dziś postrzega nas, mnie, tysiące sędziów, którzy orzekają. Jaką pani znajduje odpowiedź? Jest coraz trudniej. Postępowania niestety, takie mam spostrzeżenia, jeśli chodzi o sąd, w którym orzekam, toczą się wolniej, także przez, jak myślę, mniejsze czy coraz mniejsze zaufanie do sądów, sędziego, coraz mniejsze zaufanie, ja myślę, obywateli w ogóle do organów państwa przez emocjonalność tego, co się dzieje. Myślę, że nie jeden jest troszkę zagubiony, bo w tym całym natłoku informacji, w tych emocjach, nie każdy potrafi zdobyć się na dystans, na spokojną, rzeczową analizę. I w takiej atmosferze coraz chyba częściej lekceważone jest wezwanie do sądu. Przez często zmieniające się prawo ludziom też coraz trudniej zrozumieć, dlaczego na przykład taka decyzja zapada, dlaczego trzeba na decyzję czekać tak długo. Może i przytłoczony ilością obowiązków sędzia nie zawsze potrafi spokojnie, dokładnie wyjaśnić, na czym jest rzecz, albo w pisemnych motywach przedstawić takie argumenty, które trafią do określonego, konkretnego odbiorcy, a nie będą tylko rozważaniami natury prawnej. Właśnie, to jeden z głównych zarzutów wysuwanych wobec środowiska sędziowskiego, że byli nieco oderwani od społeczeństwa w ostatnim czasie, w ostatnich latach tak naprawdę, że te wykładnie wyroków były niezrozumiałe, że nie tłumaczono także zmian w prawie dla ludzi, że to było tak naprawdę, no nie wiem, że to jest oklepane sformułowanie, ale właśnie kastowość. Tutaj myślę, że troszkę wszystkie władze mogą sobie podać ręce, bo przecież prawo tworzy inna władza, władza wykonawcza ma swoje zadania i ta władza, którą ja w tej chwili reprezentuję, ma ten swój obszar. I
chciałabym, tak zresztą jak wynika z konstytucji, powinna być równowaga tych władz, ale ja w tej równowadze widzę też taką równy podział odpowiedzialności i taką potrzebę wzajemnego szacunku po to, żeby obywatel, który przecież w jakimś sensie te wszystkie trzy władze tak samo ważne są dla jego życia, nie postrzegał nas jako zwalczających się obozów, prawda, tylko osób, które szukają wspólnie dobrych rozwiązań dla właśnie obywatela. Jeżeli pan mówi o tym postrzeganiu orzeczeń, to ja mam może taką przywarę starszego człowieka, że o czym też ostatnio mówiłam publicznie, nie korzystając z pomocy asystentów przy takich uregulowaniach prawnych, jakimi one są, nadal biorąc odpowiedzialność za wszystko, co robię w sprawie, może też inaczej postrzegam salę rozpraw. Dla mnie to jest zawsze ten człowiek, który tam przychodzi, i konieczność takiego indywidualnego potraktowania każdego. I to są także, jeśli mówimy o potrzebnych reformach, czasem mówię, że ten obszar też by wymagał reformy. I myślę, że te wszystkie reformy są przed nami. Wspomniała pani o tym trójpodziale władzy. No dużo wokół tego wątpliwości. Politycy Platformy i Nowoczesnej mówią wprost, że to, że politycy wybiorą sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jest nie tylko złamaniem konstytucji, o czym pani nie chce mówić, jeśli chodzi o konstytucyjność, ale przede wszystkim złamaniem trójpodziału władzy. Czy sam fakt, że to politycy wskażą sędziów do KRS-u, jest pewnym zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości, czy nie? I tu nawiązuje pan do tych licznych wypowiedzi polityków, którzy mówią, także już po podpisaniu ustawy, o jej opublikowaniu, że będziemy czy nie będziemy zgłaszać kandydatów i tak dalej. I ja zawsze w takim momencie myślę, wytłumacz, mów co obywatelowi. Nie będziesz jako polityk zgłaszał kandydata, tylko z tej listy prawidłowo, poprawnie, zgodnie z ustawą zgłoszonych kandydatów, kiedy marszałek Sejmu już przekaże klubom parlamentarnym, będziecie mogli udzielić wsparcia określonym kandydatom, których zgłoszą albo grupy 25 sędziów, prawda, albo 2000 obywateli, zostaną te formalności dopełnione. W związku z tym to także taki apel do polityków, żeby w tych emocjach, jeżeli zwracają się do obywateli, to także byli uprzejmi odnieść się do tego, że kandydatami będą sędziowie zgłoszeni przez kogoś innego, nie tego przedstawiciela partii, który to staje. Nie będą pisowcy czy platformerscy sędziowie, ale dokładnie właśnie i to jest to, o czym powiedziałam już tu w rozmowie z panem, że jeżeli zaproponowano by, przedstawiono tych kandydatów, powiedziałabym, takich najbardziej wyrazistych ze środowiska, to wtedy sama sobie zadaję pytanie, dlaczego na przykład sędziego, ogromnie szanowaną osobę z dużym dorobkiem, doświadczeniem, bez żadnych politycznych konotacji, nie miałby poprzeć jakiś klub parlamentarny, że właśnie z tych godnych ta kandydatura byłaby w ich przekonaniu trochę, najbardziej trochę godna. Że umknęła mi pani przed pytaniem. Jest to zagrożenie trójpodziału władzy, tego rozkładu równomiernego? Jeżeli każdy będzie skupiał się tylko na pracy, rozwiązaniach prawnych i możliwościach stworzonych, to ja bym wtedy takiego zagrożenia nie widziała. Bo z kolei, jeżeli pan właśnie pyta o to zagrożenie, to można sobie postawić pytanie, czy na przykład te emocje, to rozedrganie i te apele nie spowodują, że ci, którzy by byli takimi naprawdę najbardziej godnymi przedstawicielami, wyrażą swoją zgodę na kandydowanie. A przecież ustawa wymaga też od sędziego wyrażenia tej zgody. I czas najbliższy da nam odpowiedź, prawda, jak odbędzie się wyłonienie kandydatów. To ostatnie jeszcze, pani minister, pytanie o to, czy jakakolwiek ustawa, która teraz wchodzi w życie, reformująca wymiar sprawiedliwości, zagraża niezależności sędziego przy właśnie już na sali sądowej. Ja myślę, że jeżeli sędzia ma wszystkie te cechy niezbędne do wykonywania zawodu, to na sali rozpraw nawet mu przez myśl nie przejdzie, kto jest partią rządzącą,
kim jest minister sprawiedliwości, tylko skupi się na obowiązującym prawie, sprawie, którą rozstrzyga. A tu te ustawy w moim głębokim przekonaniu dotychczas nie zmieniają nic. Barbara Piwnik. Dziękuję. Pani państwu. Sędzia, była minister sprawiedliwości, prokurator generalna. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. A my za chwilę zmienimy temat i po krótkiej przerwie wrócimy do państwa z tematem reparacji wobec Niemiec, bo ten temat ostatnio został podniesiony przez pana ministra Czaputowicza podczas jego wizyty w Berlinie. Co na ten temat mówią eksperci? Proszę zostać z nami.